Cześć. Pomyślałem sobie, że zrobię wam materiał taki pozytywny, pod tytułem Tych Disney nie musisz się bać. Z doświadczenia warsztatu powiem wam, które moim osobistym zdaniem są silniki pancerne i których tak naprawdę nie musisz się obawiać, kupując taki samochód. No oczywiście, wiesz, wszystko można zepsuć, natomiast jeśli to był silnik normalnie eksploatowany, no to te modele, o których ci teraz powiem, nie powinieneś się ich w ogóle bać. A powiem, może zacznę od takiego dziwnego przykładu. To jest silnik 1.9 TDI, volkswagenowski, 105 koni, ale nie BXE, tylko BKC. To są takie maszyny, które rzeczywiście robią bardzo duże ilości kilometrów i tam naprawdę nie ma sensu się jakoś specjalnie martwić o to. Oczywiście takie typowe jakby bolączki tego modelu czy tego typu silnika, no to są te wycierające się trochę wałki, popychacze, no ale to jest dosyć prosta naprawa. Większość warsztatów wykonuje tego rodzaju usługę, nie kosztuje to nie wiadomo ile. I można się takim silnikiem długo cieszyć. Oczywiście wcześniejsze wersje, już nawet nie będę mówił, na przykład AWX było tym materiał, więc to nie będę się powtarzał, natomiast no to jest silnik pancerny, tylko że te AWX-y chodziły w starszych znacznie modelach samochodów i to już powoli jest prehistoria, więc ja nie będę się cofał aż tak daleko. Następny model silnika, który naprawdę polecam, to jest silnik fiatowski 1.9 JTD, 150 koni i 120 koni, i jego wersje w Oplu montowane CDTI 150 koni i 120, pancerne jednostki, Wektry C na tym biegają jeszcze, jakieś Zafirki, naprawdę warto. U mnie trafiały takie samochody bardzo rzadko na naprawę, a jeżeli już, no to były to kwestie związane na przykład z czymś takim jak niedopatrzenie, kiedy ten zestaw rozrządu należało wymienić, ktoś jeździł, nie wiedział, strzeliło. Bo nie ma rzeczy wiecznych, natomiast jeśli chodzi o takie sytuacje jak zatarcia, jakieś powiedzmy przedmuchy, coś takiego, nie, to się, u mnie się to praktycznie nie pojawiło. Silniki naprawdę bardzo dobre, ja bym się kompletnie nie bał kupowania tego fiatowskiego diesla, bo naprawdę są akurat te jednostki bardzo dobre. Świetnym silnikiem również jest montowany w Fordzie MK4 silnik dwulitrowy TDCi i tutaj to chyba jest też konstrukcja fiatowska, nie jestem pewny. Naprawdę bardzo dobry silnik, 140 koni, prawie nic się z nim nie dzieje, czasem wtryskiwacze, no ale to też trochę zależne jest od tego, jakie mamy paliwo. No i jak często wymieniamy na przykład filtr paliwa, to też jest ważne. Zresztą dzisiejsze układy wtryskowe w silnikach właśnie takiego spalania samoczynnego, no to jest temat rzeka, nawet się nie będę tutaj rozwijał, ale naprawdę to są dosyć skomplikowane układy i przez to wrażliwe na jakieś tam zmiany jakości paliwa, tego typu sprawy. Ale wracając, dwulitrowy ten fordowski silnik w MK4, w Mondeo, on tam pewnie biegał jeszcze w S-Maxie i tak dalej. Naprawdę bardzo dobre silniki, nie trzeba się jakoś specjalnie martwić. Jak kupujesz auto z takim silnikiem, no pooglądaj sobie, czy on jest czysty, w sensie, czy nie ma żadnego wycieku, no bo te kasowanie wycieków jest już drogie. Już nie daj Boże, pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem, to naprawdę trochę pieniędzy trzeba będzie w to włożyć. Natomiast jeśli silnik jest suchy, pieprz tam, nie dymi, nie klepie i tak dalej, to raczej z nim nic nie będzie. I teraz też takie zaskoczenie, dawniej to była grupa PSA, teraz to jest Stellantis bodajże, 1.6 HDI. I słuchajcie, tam naprawdę nie ma się czego bać. Bardzo dużo ta grupa wypuściła tych silników właśnie 1.6 HDI. To był praktycznie monotyp, jeśli chodzi o PSA, przez wiele lat. I wśród wszystkich tych silników naprawdę wtedy, kiedy ktoś rzeczywiście narzekał na ten silnik, na ten samochód,
No to z mojego doświadczenia to wyglądało w ten sposób, że auto pojechało na warsztat, który powiedzmy, że średnio kojarzył, jak należy ten silnik robić, naprawiać, serwisować i no, doprowadzano do takiej sytuacji, że ten silnik się po prostu rozpadał przez, załóżmy, układ wtryskowy, ale gdyby nie to, że te silniki były źle serwisowane, niedbalstwo, niechlujstwo i tak dalej, to naprawdę pancerne silniki. My wymienialiśmy silniki 1.6 HDI, ale po pierwsze były to silniki, które miały bardzo duże przebiegi, dużo wycieków różnego rodzaju, ale z dużym przebiegiem, to jeszcze raz mówię, to nie było 200 tysięcy jak w BX-e, tylko pod 300 parę tysięcy, 400 tysięcy, to już jest ta sytuacja. Silniki, które, albo na przykład ich przebieg był nieznany, bo bardzo dużo samochodów przyjeżdżało z zagranicy i to były nieznane przebiegi. Więc tak patrząc się wagowo, wydaje mi się, że silnik 1.6 HDI był znacznie mniej awaryjny niż 1.9 TDI, mimo tego, że ludzie tam narzekali na układ wtryskowy w HDI-kach, że te wtryskiwacze, że to się psuje i tak dalej. Jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem o wcześniejszych silnikach. Układ wtryskowy jest ten układ izoelektryczny Common Rail, tam gdzie te wtryski są właśnie z tego układu, no jest delikatny, trzeba na to zwracać uwagę, tankować na sprawdzonych stacjach i taki silnik będzie wtedy sobie działał. Nie mówię tutaj o tym, jakie one są te silniki, w sensie czy jest, ma, nie wiem, dobry moment obrotowy czy coś takiego, to nie o to chodzi. Ja tutaj mówię tylko o tym, co trafia do mnie na warsztat i co nie trafia. I akurat to, o czym wam mówię, to nie trafia na warsztat. Z diesli oczywiście. Jest jeszcze w grupie Volkswagena parę modeli silników, które uważam za bardzo dobre. To są Common Rail 1.6. Teraz, to od jakiegoś czasu, pojawiło się zapotrzebowanie na głowice do tych silników. Nie wiem, o co kaman, dużo jedzie do Niemiec, tych głowic z Polski. Ale jako silnik, jako taki, żeby u nas jakoś był specjalnie przebojem sprzedażowym, to nie. Naprawdę bardzo dobre silniki pod tym kątem, że jakby mało awaryjne. Tam jest parę problemów z AGR-em, ale to są pierdoły w stosunku do pełnej wymiany tego silnika, prawda? Jest jeszcze dwulitrowe są jednostki, ja ich nie będę nazywał po kodach, ale tutaj chodzi mniej więcej o to, o ich moc. Były sprzedawane takie silniki, które miały moc 140 koni dwulitrowe. Czy tam to był Touran, czy jakaś Skoda, czy nie wiem, Octavia, czy coś takiego. Te dwulitrowe, 16-zaworowe diesla Common Rail przy mocy 140 koni, naprawdę bardzo fajne silniki. Tam się też mało co dzieje. Wiadomo, że będziesz miał kłopot może, nie wiem, z układem wtryskowym, a jak powiedziałem wcześniej, każdy ma, czy będzie miał, ale bez przesady. No i jeszcze z Volkswagena, z takich, które mi przychodzą na szybko do głowy, to pewnie jest dwulitrowy, 16-zaworowy silnik na pompowtryskiwaczach. On też raczej nie jest specjalnie awaryjny. Tam niektórzy twierdzą, że tam głowica to tamto. Nie tak do końca, przepraszam, bo chyba Omikron. Ale nic tam się z nimi nie dzieje praktycznie. Moc mają fajną, bo tam jest 140 kucy, więc w takim małym samochodziku jak Octavia, no to fajnie się jeździ. I to do nas praktycznie nie przyjeżdża, w sensie na wymianę silnika, na jakieś poważne remonty. No wychodzi na to, że się po prostu nie psuje, chociaż w ofercie również mamy te silniki, ale nie ma jakoś specjalnie zapotrzebowania. Więc to są tylko... Aha, jest jeszcze jeden fajny silnik, nie wiem, czy on jest jeszcze produkowany. Wydaje mi się, że... Chociaż nie, chyba już nie. W Kia Ceed jest taki silnik 1.7 CRDI. On chyba sobie w dzielnej policji, policyjnych radiowozach, nie wiem, czy są jakieś inne radiowozy, sobie jeździ. I one są naprawdę fajne, te silniki.
Tam zdarzają się czasem podobno sytuacje z rozrządem, ale ten rozrząd jest na łańcuchu, wiecie, na mnóstwo wyprodukowanych egzemplarzy, któryś tam się może wydarzyć felerny. Ale tak, to jakoś specjalnie z tym biedy nie ma, więc jak macie do kupienia jakąś używaną kijankę z tym silnikiem, to raczej nie powinno być kłopotu z nim. Jak jest, mówię, sprawny, suchy, nie dymi, nie klepie, to spoko, jak buda jest ok, to można go sobie tam brać prawie w ciemno, więc nie ma sensu się jakby specjalnie martwić o diagnostykę. Wiadomo, że przed zakupem warto sobie podjechać na komputerek, podłączyć, zobaczyć, co tam mu jeszcze w środku siedzi, w trzewiach, ale tak, no to ja naprawdę polecam. Także mam nadzieję, że trochę pomogłem w wyborze ewentualnie, jeżeli jeszcze potrzebujesz diesla, no to ode mnie tyle. Jak będziesz miał jakieś pytania, to oczywiście w link w opisie, tam będzie mailing do nas. Chętnie odpowiem, jak coś będę mógł pomóc, to nie ma problemu. Na razie.